Cześć wszystkim! Dzisiaj taki krótki, nazwijmy go gratisowy film, ponieważ miałem siedzieć w czymś zupełnie innym, a siedzę aktualnie w Oplu Crossland. Ja test Crosslanda już zrobiłem, jeśli jesteście zainteresowani takim samochodem, to gdzieś tutaj wyświetla się Wam karta, jest też oczywiście link do pełnego testu w opisie. Nie będę robił drugi raz tego samego, bo nie ma to najmniejszego sensu, ale korzystając z okazji, że go mam, chciałbym poruszyć pewien temat. Ktoś może spytać, czemu mam go drugi raz. Tak to się zdarza czasami w parkach prasowych, że coś z samochodem się dzieje, jakimś innym, który macie dostać. No i wiadomo, że test trzeba odwołać, czy po prostu zmienić. I to nie jest dziwne, to są samochody prasowe. Jeżdżą nimi dziennikarze, więc gorzej to mają tylko chyba samochody, nie wiem, w komisach na Modlińskiej. Także dlatego mam po raz drugi Crosslanda i ponieważ jest to samochód, nazwijmy go taki sam, z tym samym silnikiem, z taką samą skrzynią, chciałbym dziś poruszyć dwa tematy. Pierwszy, troszeczkę się w tym samochodzie zmieniło, ponieważ ja miałem go już praktycznie rok temu, nawet minął już rok, więc kilka drobnych rzeczy dzisiaj jest innych w tym samochodzie, może bardziej w katalogu tego samochodu. A druga rzecz, chciałbym porozmawiać dzisiaj z Wami przy okazji tego auta o wyposażeniu, bo to jest nietypowy samochód jak na dzisiejsze czasy pod tym kątem i może być takim fajnym tematem bardziej do rozmowy z Wami niż do takiego filmu, gdzie ja Wam będę opowiadał coś o samochodzie. Bardziej chciałbym po prostu zaczepić o ten temat i z Wami potem o tym pogadać. Także jeśli jesteście zainteresowani, jedziemy. Zacznijmy sobie od tych kilku rzeczy, które zmieniły się w Crosslandzie w 2022 roku, czy może w katalogu na 2022 rok. Nie ma ich dużo, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to powinien wiedzieć, że przede wszystkim z katalogu zniknął diesel. Także takiej wersji w tej chwili już nie zamówimy. I przypomnę, że do wyboru pozostaje nam jednostka 1.2, wolnossąca o mocy 83 koni mechanicznych. I dalej mamy 1.2 turbo, 3-cylindrowe o mocy 110 koni mechanicznych z manualną skrzynią lub 130 koni mechanicznych z manualem lub z automatem. I kolejna rzecz, ja w poprzednim teście Crosslanda mówiłem, że ten samochód ma strasznie skomplikowany katalog, bo jeśli decydujecie się na taki samochód i nie jest to marka premium, to trochę bez sensu, żeby spędzać 2 tygodnie nad wyborem wersji, pakietów, czego tu nie ma, studiowaniem tego całego katalogu, żeby czegoś nie przegapić, bo poprzednio Crossland miał 8 wersji wyposażeniowych do wyboru. Ja mówiłem, że to jest trochę bez sensu i dużo lepiej byłoby się skupić powiedzmy na 3-4. I cieszę się, że marketingowcy Opla oglądają moje testy, bo dokładnie tyle, czyli 4 są do wyboru dzisiaj. To jest moim zdaniem dużo lepsze rozwiązanie, bo po prostu ułatwia nam wybór. I tak powinno być w markach, które nie są premium, bo w premium sytuacja jest troszkę inna. Tam tak naprawdę musi być taka opcja, że każdą nitkę, każdy kolor musimy sobie dopasować do siebie, więc tam jest ok. Opel nie jest marką premium i bardzo dobrze, że tak się stało. Nic ważnego, ale wspominam. Trzecią rzeczą najistotniejszą, chyba niestety, są oczywiście ceny, które też się mocno zmieniły. Ja przeważnie mówię o tym na końcu, ale tak jak sobie ustaliliśmy dzisiaj, to nie jest mój taki typowy test. Więc przypomnę, że rok temu mówiłem, że jeśli chciałbyś kupić Crosslanda, to wystarczy na niego już około 75 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście dzisiaj zniknęła ta podstawowa wersja, one się zmieniły co do wyposażenia, ale finalnie kończy się to tym, że idąc do salonu Opla i chcąc zamówić Crosslanda, musisz przygotować co najmniej 92 100 zł. To jest oczywiście podstawowa wersja z manualną skrzynią. Jeśli ktoś chciałby silnik turbo, to zaczynamy od kwoty 99 400 zł. A dla fanów skrzyń manualnych zostaje oczywiście tylko najmocniejsza jednostka, 130 koni. I tu rozpoczynamy od prawie 118 000 zł. Jeśli pognamy na koniec cennika, to zobaczymy, że najwyższa wersja wyposażeniowa to dzisiaj już ponad 131 000 zł. Także możemy sobie łatwo zobaczyć, jak to się zmieniło na przestrzeni tylko jednego roku. No ale niestety tak jest, tak nie jest oczywiście tylko w Oplu, tylko tak jest wszędzie. Samochody bardzo drożeją i między innymi dlatego chciałbym pogadać z Wami o wyposażeniu. Szczególnie, że ten samochód, tak jak na początku rzuciłem, jest mocno wyjątkowy, nietypowy. Czy w zasadzie takie samochody już dzisiaj nie zdarzają, przynajmniej w parkach prasowych, ale ogólnie jest ich coraz mniej. Bo zobaczcie, zaczynając sobie już od samego podejścia do samochodu. Nie ma w tym aucie czegoś takiego jak otwieranie, jak dostęp bezkluczykowy, czyli po prostu dotykacie sobie klamki i albo samo dotknięcie wystarczy, albo trzeba po prostu nacisnąć przycisk, nawet nie wiedząc, gdzie mamy kluczyk. Tak jest dzisiaj w większości samochodów. No to tutaj nie. Musimy otworzyć ten samochód z pilota. Z drugiej strony, robienie dostępu bezkluczykowego do tego samochodu nie miałoby za bardzo sensu w sytuacji, gdy uruchomić silnik w tym aucie musimy kluczykiem. Czyli najpierw otwieramy sobie klasyczny samochód, potem wkładamy kluczyk do stacyjki i go odpalamy. Niby nic, ale to dzisiaj już zdarza się coraz rzadziej.
A w zasadzie muszę powiedzieć, że ja chyba nie kojarzę samochodu oprócz Crosslanda, w którym muszę wiedzieć, gdzie mam kluczyk, bo muszę wejść do samochodu i go potem uruchomić. Także ciekawostka. Kolejna rzecz, ręczny. To się zdarza częściej, że mamy ręczny mechaniczny. To jest może mniej upierdliwe, bo tego używamy raczej rzadziej, chociaż oczywiście przekłada się na jedną rzecz. Przez to, że mamy ręczny mechaniczny, to przy automacie nie będziemy mieli systemu auto hold. Więc tutaj delikatny minusik. No ale jak widzicie, mimo że ja mam wysoką wersję wyposażeniową, bo to jest GS Line, praktycznie najwyższa, no to takich udogodnień, które dziś już są w zasadzie standardem, nie mam. Oczywiście Crossland, żebyście mnie nie zrozumieli, to nie jest jakiś samochód, który jest, nie wiem, zacofany pod względem wyposażenia. Tu jest większość rzeczy, które są potrzebne. LEDy, dwustrefowe klimatyzacje i tak dalej. Nie będę teraz tak po kolei w to wnikał. To wszystko jest, ale część rzeczy pozostaje taka bardzo klasyczna. I teraz zobaczcie sobie jeszcze chociażby, jak przełącza się biegi w skrzyni. Dzisiaj to już są zawsze tak naprawdę skrzynie, gdzie macie ruch drążkiem tylko przód, tył. Czasem nawet w ogóle nie ma tego drążka, tylko są już jakieś przyciski. Tutaj poruszamy sobie drążkiem, poruszając go przez 15 minut, żeby zejść z góry na dół. To też było w samochodach, nie wiem, 10 lat temu. I po co ja o tym mówię? Bo chciałbym ruszyć temat wyposażenia, które dzisiaj w samochodach jest, że tak powiem, ogromne. Kiedyś tego oczywiście nie było, dziś mamy miliard systemów, które nie zawsze są potrzebne, a nawet bym powiedział, że często, może nie systemu, bo systemy to tak brzmi bardziej jak systemy bezpieczeństwa, one są zawsze potrzebne. Elementy wyposażenia dodatkowego, ja często widzę taką sytuację, że ktoś zamawia, płaci za to dużo pieniędzy, a potem z tego w ogóle nie korzysta albo nawet nie wie, że to ma. Ja się z czymś takim spotykałem, powiedzmy sprzedawałem samochód i po miesiącu przyjeżdżała na przykład klientka i pytała się, a co to jest to, a co to jest to, a co to jest to, bo nawet nie wiedziała, że to ma. I chciałbym zapytać Was, czy to jest tak, w Waszym konkretnym przypadku, że decydując się na nowy samochód, macie jakieś, nie wiem, podstawy, typu tam LEDy, klimatyzacja dwustrefowa, automatyczna, nie wiem, może ktoś potrzebuje mieć skórę, może ktoś potrzebuje mieć automat, ale pytanie brzmi, czy są to tylko takie podstawowe rzeczy, które samochód mieć musi i dalej rozglądacie się już raczej za silnikiem, za ceną, za walorami jezdnymi i tak dalej, czy wyposażenie samochodu determinuje Wasz wybór? Bo na przykład, tak jak tutaj, chcielibyście kupić Crosslanda, no ale nie wejdziecie do tego samochodu nie używając kluczyka. To jest może śmieszne dla osób, które tego nigdy nie miały i mówią, o co ty w ogóle gadasz, zawsze jeżdżę z kluczykiem i tak zawsze było dobrze. Okej, tylko spróbuj pojeździć przez, nie wiem, rok, odpalając samochód guzikiem, wchodząc bezkluczykowo i tak dalej. Zobaczysz, że to robi różnicę. To jest oczywiście tylko przykład, ale zastanawiam się, czy wielu z Was na przykład chcąc taki samochód w tej klasie za takie pieniądze, zrezygnowałoby z zakupu Crosslanda, bo właśnie czegoś nie ma. Także to jest jedno. Drugie moje pytanie jest takie, czy w ogóle podczas zamawiania samochodu patrzycie na przykład na tą prawie najwyższą wersję wyposażeniową, szukając jakichś niuansów, detali, czy po prostu wiecie, że jest jakiś samochód i z góry zakładacie, że pierwsza czy druga wersja Wam po prostu wystarczy, więc nawet nie ma sensu szukać dalej. Bo też się z czymś takim spotykałem, szczególnie jak tutaj przypomnę 8 wersji. Weź to wszystko sprawdź. I tutaj chciałbym po prostu dać takie pole do dyskusji, niż samemu się na ten temat wypowiadać, a jeśli mam się wypowiedzieć w pewnym stopniu odnośnie wyposażenia, to ja powiem tak, od pewnego czasu, bo nie było tak zawsze, ale od pewnego czasu moje prywatne przekonanie jest takie, że samochody są dziś do siebie tak podobne, że w zasadzie jedyną rzeczą, która je od siebie odróżnia, jest właśnie wyposażenie, to dodatkowe. Bo zobaczcie, czy na przykład Mazda musi mieć kompleksy odnośnie poziomu wykonania, poziomu wykończenia swojego samochodu do wielu modeli z segmentu premium. Albo nie wiem, czy DS musi się wstydzić też wykończenia, czy na przykład resorowania, komfortu w odniesieniu do wielu modeli z premium. No, podpowiem, że oczywiście nie musi, przynajmniej w mojej ocenie. Pomijam, że te samochody marek popularnych często mają już cenę premium, no ale jednak tutaj musimy je rozgraniczyć. Marki popularne i marki premium. Bo weźcie sobie na przykład podstawową wersję jakiegoś BMW, nie wiem, BMW 3. W czym ten samochód odnośnie wykonania, wykończenia, wyglądu i tak dalej jest lepszy chociażby od tej Mazdy 3? Moim zdaniem to jest wręcz gorszy. Mówię o takiej podstawowej wersji wyposażeniowej. Więc te samochody od siebie odróżniać będzie wariant wyposażeniowy i dodatkowe wyposażenie. A przede wszystkim wyposażenie, którego w tej marce popularnej mieć nie możemy. Bo zobaczcie chociażby, nie wiem, na przykładzie Mercedesa i ilość możliwości po rzuceniu hasła Hej Mercedes. Ile rzeczy możemy zrobić w ten sposób. Nie będę w to konkretnie wnikał, no ale raczej nie ma możliwości, aby w Mazdzie powiedzieć Hej Mazda, zimno mi w dupę i samochód włączy ogrzewanie fotela. Także nie przedłużając, to jest
ten jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć. Jak Wy uważacie, czy dzisiaj dodatkowe elementy wyposażenia tak naprawdę determinują zakup i rozróżniają samochody od siebie, chociażby samochody marek popularnych, od tych premium? I jeśli też miałbym jeszcze na koniec wypowiedzieć swoje zdanie, na przykład, co ja bym zrobił odnośnie tego samochodu, to gdybym szukał auta w tym segmencie, w tej cenie, właśnie takiego, ale nie mógłbym mieć tych kilku rzeczy, chociażby dostępu bezkluczykowego, uruchamiania przyciskiem ręcznego, który nie byłby mechaniczny i pozwalałby na to, żeby ten samochód miał system Auto Hold, z którego ja w mieście bardzo często korzystam na co dzień, to dla mnie ten samochód by odpadł. Także ja już mam w głowie to, że jestem na jakimś tam etapie, gdzie pewne rzeczy mieć muszę. Mówimy tu oczywiście o takim świadomym wyborze. Jak macie pieniądze, chcecie iść do salonu, chcecie nowy samochód. Pomijmy takie argumenty, że poprzewracało się wiadomo gdzie, bo nie o to mi tutaj chodzi. Nie licytujemy się, kto ma więcej kasy i tak dalej. Nie o to chodzi. Skupmy się na tym, co powiedziałem i jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Szczególnie jako też ktoś, kto samochody sprzedawał i ja widziałem często, jak to wyglądało, no to chciałbym tutaj poruszyć wątek, że tak powiem, w szerszym gronie. Także liczę mocno na Wasze komentarze, na Wasze zdanie i mam nadzieję, że pod tym filmem sobie pogadamy. A ode mnie na dzisiaj byłoby to już tyle. Przypomnę jeszcze tylko, jeśli nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz. Kliknijcie ten słynny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów, bo będzie dużo nowych marek. I to już zaraz, także mam nadzieję, że będzie fajnie. I to by było na tyle. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć!